powiedział ksiądz Stanisław Staszic, zawsze takie Rzeczpospolity będą, jak i ich młodzieży chowanie. Jaka w tej chwili jest Rzeczpospolita, to chyba widzimy, więc z pewno z chowaniem coś nie jest w porządku i warto by coś z tym zrobić. No, winien jest oczywiście panujący reżim, bo to nie dzisiejszy reżim, tylko te poprzednie kilka reżimów, z sanacją włącznie, ale tam to już nic nie możemy zrobić, ani sanacja, ani z PRL, natomiast można zrobić coś z obecnym reżimem. Są tutaj dwie podstawowe sprawy, to jest prywatyzacja i bon oświatowy. Zajmijmy się bonem oświatowym, dlatego że on jest bardziej realny. Otóż przypominam, że już PO, przepraszam bardzo, że nie PO, bo to nie było PO, tylko PD i wtedy się nazywało UW i AWS miały w programie wyborczym wprowadzenie bonu oświatowego. Rządziły przez tam parę lat i oczywiście bonu oświatowego nie wprowadziły. W tej chwili pani Katarzyna Halowa robi różne mniej lub bardziej głupie reformy, ale obowiązkowy tekst chce wprowadzić, ale za 3 lata, kiedy oczywiście już nie będzie rządu PO i oczywiście PiS tego nie przeprowadzi, czy ktokolwiek by tam rządził z obecnej opozycji, mam nadzieję, że będzie to UPR i to zrobi, ale PiS tego nam nie zrobi na pewno, ani SLD. W związku z czym powstaje pytanie, ile razy mamy dawać się nabierać na głupie gadaniny. Prawda? Zresztą w 2011 roku to również już Polski może nie być, bo jeżeli zostanie ratyfikowany traktat reformujący, to już, znaczy Polska zostanie oczywiście, tylko nie będzie już trzeciej Rzeczypospolitej jako podmiotu, w związku z czym i tak nie będziemy mieli nic do gadania w sprawie tego, jak się, co i jak uczy się w szkołach. Ale zakładając optymistycznie, że traktat reformujący nie zostanie ratyfikowany, przejdźmy do meritum. Przede wszystkim Ministerstwo Edukacji mówi, że ono ciężko pracuje nad bonem oświatowym. Otóż chcę Państwa zapewnić, że gdybym miał tutaj dyktaturę w tym ministerstwie i okolicach, to taki bon został wprowadzony w ciągu 2 dni. No oczywiście gdybym dostał to na parę miesięcy przed początkiem roku szkolnego, bo tego nie można robić w trakcie roku szkolnego, ale znając tempo pracy legislatorów, ustalmy, że można by to zrobić od następnego roku szkolnego. Jest to dziecinnie proste. Dokładnie wiemy, ile wydajemy na edukację. Wiemy też dokładnie, ile w przyszłym roku będzie dzieci, bo nowe się nie urodzą, prawda, no, kilka może zginąć w wypadku, kilka przyjdzie z zagranicy, no, ale suma się mniej więcej będzie zgadzała. Sumę pieniędzy, jaką mamy wydać na oświatę, dzielimy przez ilość dzieci i otrzymujemy pewną sumę, która będzie na jedno dziecko, następnie dzielimy ją przez 10 miesięcy, bo przez 10 miesięcy szkoła, prawda, pracuje. Wystawiamy czeki na taką sumę i każdy ojciec, jak nie ma ojca, to matka, nie ma matki, to kurator, prawda, dostaje taką książkę czekową 10 czekami. I teraz zapisuje sobie dziecko do dowolnej szkoły, jakiej tylko sobie życzy i płaci tym czekiem, a wszystkie pieniądze, jakie są przeznaczone na edukację, idą do banku i z tego banku się dostaje te pieniądze. Jest to dziecinnie proste i nie ma najmniejszych problemów, żeby to zrobić. Natomiast jest taka książka księcia di Lampedusy, Tomasi di Lampedusa, w której jeden z głównych bohaterów mówi, coś się musi zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. Otóż biurokracja bardzo starannie stara się, żeby, jeżeli nawet by musiała zrobić ten bon światowy, to żeby nic się nie zmieniło. A więc nie będzie tak, że wszyscy zostaną porówno, tylko się będzie wyliczyć współczynniki, temu więcej, temu mniej. Otóż to jest sprzeczne z samą ideą bonu światowego. Ideja jest taka, że jeżeli jakaś szkoła działa źle i jest za droga, no to wtedy no, ktoś musi pokryć tę różnicę, konkretnie rodzice, którzy są koniecznie do tej szkoły i dziecko posłać, prawda? Być może trzeba szkołę przenieść w inne miejsce albo zmienić profil, żeby była tańsza. Cała idea jest taka, że każdy płaci tyle samo, prawda? I dzięki temu rodzice będą starali się ekonomizować. A jeżeli jest to szkoła, która no, musi uczyć drogo z jakichś powodów, no szkoła, ja wiem, archeologii śródziemnomorskiej, prawda, albo coś takiego, to nie ma najmniejszego powodu, żeby podatnik za takie coś płacił. Jeżeli uczeń szkoły ma po tej szkole zarabiać bardzo dużo, to niech rodzice dopłacą, a potem z tego, co bardzo dużo zarabia, prawda, tę pożyczkę zwrócą.
Nie ma powodu, żeby biedne dziecko, rodzice biednego dziecka dopłacali do dziecka zdolnego, które idzie do szkoły, żeby potem bardzo dużo zarabiać. Nie ma takiego powodu. I w tym celu można po prostu dołożyć do tej szkoły. Zresztą w tej chwili rodzice dopłacają do korepetycji, prawda, do tysięcy rozmaitych rzeczy, to będą dopłacali po prostu i zwyczajnie do nauki. Tylko to jest za proste dla biurokracji. Biurokracja straciłaby kompletnie kontrolę nad tym, co robią szkołami. Tego urzędnik nie może znieść. Dlatego podejrzewam, że żadnego bonu oświatowego nie będzie.